Cześć, wróciłem. No cześć, jak było w szkole? Wszystko dobrze, dostałem dzisiaj 4 z matematyki. O, to świetnie, jak odrobisz lekcję, to będziesz mógł włączyć sobie komputer, ale najpierw idź zjedz obiad. Dobrze, dziękuję mamo. Bartek zawsze chciał nagrywać filmy na YouTubie, tak jak jego idole z internetu, ale nigdy nie miał na tyle odwagi, żeby to zrobić. Lecz dziś się przełamał i stworzył swój pierwszy film na YouTube. Bartek wrzucił swój pierwszy film do sieci, lecz nie pomyślał o zagrożeniach, jakie mogą go tam spotkać. Ty głupi debilu! Idź się zabij! Nikt cię nie lubi! Przez wiele dni inne dzieci obrażały i wyzywały Bartka. I w szkole, jak i w internecie. Chłopiec zamknął się w sobie, zaczął coraz gorzej się uczyć, nie wychodził na dwór, nie spotykał się ze znajomymi, a na sam koniec zaczął być agresywny w stosunku do swoich rówieśników, jak i do rodziców. Aż pewnego dnia po prostu nie wytrzymał. Bartek trafił do szpitala na 2 długie miesiące. Po jego wyjściu ze szpitala dowiedział się, kto go obrażał w sieci. Był to Adam, chłopiec z klasy Bartka. Przyznał się do tego, że stworzył kilka kont, z których hejtował Bartka i kazał całej klasie go obrażać pod groźbą tego, że coś im zrobi. Cała sprawa została zgłoszona. Adamowi został przyznany kurator sądowy za spowodowanie próby samobójczej Bartka i nakłaniania innych osób do jego obrażenia pod groźbą. Pamiętaj, gdy świat hejtujesz, nic nie zyskujesz. Tylko tracisz.